Przypominam, Keber w czarnych spodenkach, czołowy bokser amatorski Niemiec. Brązowy medalista Mistrzostw Świata 2003 rok w Bangkoku. W wadze super ciężkiej finał przegrał z Kubańczykiem Pedro Carrionem 18-26. Pokonał na amatorskich ringach Grzegorza Kiełzę w meczu Polska-Niemcy w 2002 roku. Pokonał Kiełzę 12-7. No ale była też walka, w której górą był Kiełza. Był bardzo blisko medalu na Mistrzostwach Świata w Belfaście. Też Geber przegrał w ćwierćfinale o medal z Davidem Hayem. Bardzo nieznacznie, zaledwie 18-21. Potem Hay zdobył srebro. No, a co dalej było z kolei, to już Państwo wiedzą na zawodowych ringach. Był również Geber brązowy medalista Mistrzostw Europy w 2002 roku w Permie. Przegrał o finał z Aleksandrem Powietkinem w trzeciej rundzie RSCH. Także to są te właśnie doświadczenia, o których mówił Geber. Te walki z Carrionem, z Powietkinem, z Hayem. Dzisiaj Hay mistrz świata. Powietkin będzie walczył o mistrzostwo świata. Kiełza też marzy o mistrzostwie świata, chociaż ma do tego mistrzostwo świata chyba jeszcze dalej niż Keber. Kiełza, Grzegorz Kiełza teraz w reprezentacji Kanady i walczy w Kanadzie. Wyemigrował do Kanady. Stop! Time! I chyba stary problem. Plaster? Nie, kontuzja łuku brzuchowego. Wszystko w porządku. Time in, box. No, zachwiał się po tym prawym Page. Sztywny jak pomnik jest Keber, to jest jego jedyny problem, ale to taki styl bokserów, dawna szkoła nerdowska. Niepokojące jest to, że kontuzja się pogłębia, tam pojawiło się więcej krwi przy tym rozbitym lewym łuku brzuchowym Kobera, to będzie mu utrudniać walkę. Dużo do roboty będzie miał Catman. To było po faulu, ocenia jego trener Michał Tim. No nie wygląda to ładnie. Może zobaczymy, jak doszło do tej kontuzji. Chyba to było uderzenie głową. A jednak nie, to było po ciosie. Po ciosie widać, jak się otworzył łuk brwiowy Kebera. Czwarta runda z zaplanowanych sześciu. Pojedynek Keber kontra Zach Page. Niemcy kontra USA. Na razie górą Niemcy. Jeszcze jeden lewy prosty Kubera. Schematyczny troszeczkę, jak robot jest Keber. Sztywny. Brakuje troszeczkę tej elastyczności, którą demonstruje Page. Na pewno bokser gorszy. Przegrywa ten pojedynek, ale
Ma coś, czego nie ma Keber. Luźniej się, luźniej pokrzykuje Michael Thieme do Kebera. Ale groźne miny robi Page, ale niewiele z tego wynika. Page w 10 ostatnich walkach 4 zwycięstwa, 6 przegranych. Jego największy sukces miał też swoje lata świetności. W 2006 roku sensacyjnie zwyciężył na punkty Lu Del Valle, byłego mistrza świata WBA w wadze półciężkiej, wygrał zdecydowanie 98-92 i dwa razy 97-93. Przypominam, Zach Page w czerwonych spodenkach były w wadze ciężkiej, występował inny Page, mistrz świata Greg Page, już nieżyjący, ale to żadna rodzina Zacha. Lewa, powtarza sekundant Kebera. No, zagubił się troszeczkę Keber w tej rundzie, ale w końcu jest ta lewa, o którą nie mógł się doprosić sekundant. No, kryzys przeżywa Keber. To jest runda dla Page'a. Zupełnie skonfundowany jest, zdenerwowany tą raną. Krew zalewa mu oko, otarł rękawicą, przeszkadza. To może mieć na swoje usprawiedliwienie Keber. Ciężko oddycha Keber. Naszedł lewy prosty, ale prawy sierpowy już zablokowany. No nie mają te ciosy dużej mocy. Widać teraz dokładnie, jak krew zalewa oko. Na pewno przeszkadza Keberowi. Przedostatnia runda pojedynku. Zach Page w czerwonych spodenkach kontra Sebastian Keber. Co się stało? Wypadł ochraniacz na zęby. Przymusowa przerwa. To się często zdarza w bokserskich walkach. Czytałem wywiad z Keberem. W jednej z niemieckich gazet mówił, że jego problemem są nerwy, że często za bardzo się spinał przed walką. Denerwował, analizował swoje atuty, słabości. Słabości i atuty rywala. Był zbyt krytyczny w stosunku do siebie. I mówił, uczy się, żeby za dużo się nie przejmować. Spokojniej podchodzić do walki. Ale to usztywnienie, no widać. Widać także w dzisiejszej walce. Tutaj może jest częściowo usprawiedliwiony, bo doznał tej kontuzji łuku brwiowego. Krew przeszkadza mu, zwłaszcza to jest w tej ostatniej fazie walki. Na razie widać, że te maści nałożone przez Catmana działają. Jeszcze nie krwawi ten łuk brwiowy, ale chyba tak jak w poprzedniej rundzie, w ostatniej minucie krew zacznie mu zalewać oko. Go on.
Rolling. Przypominam, Keber z bokserskiej rodziny. Ojciec występował w reprezentacji Niemiec i był trenerem reprezentacji NRD. On też występował w reprezentacji Niemiec, a teraz jego młodszy brat Stefan walczy też w wadze ciężkiej w reprezentacji Niemiec. Przegrał z amatorskim mistrzem świata Mechoncem.